Gościem NWR.pl jest Zary Łukaszewicz, z którym spotykamy się z okazji niedługiej już premiery serialu Kruk w Kanal Plus 18 marca. Cezary, czy możesz nam powiedzieć tak w kilku zdaniach, żeby nas jakoś zaczepić w fabule, o czym to serial jest? Tak, dzień dobry. Jest to thriller kryminalny, tak szeroko pojęty thriller kryminalny. W zasadzie historia jest, jakby taka początkowa historia jest bardzo prosta. W sensie moja postać, grana przeze mnie postać Sławka, przychodzi do głównego bohatera, granego przez Michała Żurawskiego, Kruka, i namawia go do wzięcia pewnej sprawy kryminalnej. Znaczy, żeby podłączyć sprawę kryminalną, którą ja chcę załatwić, pod sprawę kryminalną, którą on musi załatwić. Więc i później wykonujemy, mówię przez pryzmat swojej postaci oczywiście, pewnego rodzaju film drogi się dzieje, że podróżujemy i mentalnie, i psychicznie, i jakby zwyczajnie fizycznie, żeby tę sprawę załatwić. A czy ty jesteś postacią pozytywną w tym serialu? Czy taką, czy właśnie taki szwarc charakterem? Czy nie właśnie możesz powiedzieć? To mi się bardzo podoba w tym, jakby ogólnie w całym tym serialu, bo bardzo to jest pięknie napisane i pięknie, w sensie jak czytałem to bardzo, głównie historia jest ciekawa, ale niesamowicie są napisane te postaci. Po prostu one są tak niejednoznaczne, tak wielowarstwowe, przepraszam, mam dzisiaj jakiś brakosłów. Mega fajnie się to czytało. Już na sam to jest 6 odcinków, scenariusze się fajnie czytało, więc ciężko stwierdzić. Czyli nie możesz powiedzieć, żeby nie zdradzić. Nie, dlaczego? Tak? Nie. Znaczy, prywatnie to w ogóle uważam, że nie ma czegoś takiego jak zły człowiek, dobry człowiek, ale to jest prywatnie. I to jest fajne w tym serialu, że tutaj, owszem, mam dużo zachowań złych takich. Zresztą to po twarzy mojej widać, jakby, że nadaje się do takich mniej jasnych postaci niż tego, ale to wszystko jest gdzieś tam umotywowane fajnie, w sensie na płaszczyźnie scenariusza oczywiście. Nie można powiedzieć, że to jest szwarc charakter. Tak? Widza przyciągnie najbardziej do tego serialu? Bo Kanal Plus, właśnie rozmawiałam z Kasią Wajdą, mówiłam o tym, że już nas rozpieścił tym Belfrem, zresztą też tam grałeś i to była duża publiczność, teraz liczycie pewnie na taką samą albo jeszcze większą. Co tutaj będzie takim magnesem? Co będzie, to jakby ciężko powiedzieć. No mam nadzieję, że będzie tych magnesów będzie kilka. Po pierwsze, reżyser, który jest tak potrafi dobrze to wszystko złączyć w całość, całą ekipę, stworzyć atmosferę pracy i cały ten świat stworzyć. To jest pierwsze, to jest jakby jego zadanie. Przepiękne są zdjęcia Janka Cholubka i w ogóle cała relacja na planie Janka z Maćkiem, w sensie ten tandem niesamowity. No mam nadzieję, że historia głównie przyciągnie. No i jak zarówno też nasza gra aktorska, no bo gdzieś tam to jest bardzo też ważne w tych serialach, znaczy w ogóle w filmach, serialach czy w czymś. Mam nadzieję, że część tej energii, która została tam wyprodukowana i tej pracy, tego serca włożonego się przeniesie na jakość. No, jestem głęboko przekonany, że tak będzie po prostu. Nawet nie, że wierzę, po prostu wiem, że tak będzie. No. A ostatnio jak widziałam jakąś twoją wypowiedź, chyba ona odnosiła się do Oscarów, które już za chwilę, o tym, że ty prywatnie uważasz, że aktor, znaczy nie lubisz takich sytuacji, kiedy aktor kreuje się na eksperta od wszystkiego głos na temat wszystkich sytuacji politycznych, społecznych i innych ważnych idei, że powiedziałeś tak, że wolisz, kiedy aktor broni na przykład jakiejś sytuacji, czy relacji, czy idei właśnie poprzez swoją rolę. A czy ten serial na przykład porusza jakiś ważny temat społecznie? Czyli w ramach projektu, czy tu jest coś takiego, co jest jakimś tematem, który może być dyskutowany? Tak, bardzo mocno porusza mocne tematy, naprawdę. I niestety, ale tu mam taki, nie mogę tego powiedzieć. Nie, ale nie tylko ze względu dlatego, że ktoś mi zakazał, no bo co tam. Tylko naprawdę nie byłoby sensu, żebym się o tym wypowiadał, bo bym zdradzał jakąś tajemnicę tego scenariusza i to by ludziom się odbyło na tym, że ludzie mieliby mniejszą frajdę z oglądania, bo tych zaskoczeń jest moim zdaniem scenariuszowych, tak jakby w historii tego serialu jest bardzo dużo, więc to jest ale taka wartość też jest, już muszę zapowiedzieć, ale nie możesz powiedzieć dokładnie. Znaczy to, no, co to jest? Wartościowy jest ten tekst. No. A ty oglądasz seriale?
Bardzo, bardzo. Znaczy jestem tak ogólnie jestem takim fanem kina i różnych, no teraz głównie tych seriali, no bo ten serial przejął trochę, nawet nie przejął, no to jest taka, jakbyśmy zrobili film z tego, tak jak na początkowo miał być film z tego scenariusza i z tego co słyszałem, to Piotr Dzięcioł namówił, żeby to rozszerzyć do 6 odcinków, nie? I przez to, no przecież dla nas, w sensie można głębiej wejść w różne relacje, można rozszerzać te relacje, że je gdzieś budować. Czyli wychodzi na to, że w takich serialach tak bardzo, no filmowo robionych można powiedzieć, bo to cała ekipa i cały ten przygotowania do tego były bardzo mocno filmowe. No to tylko działa na plus, prawda? Że nie musimy skracać tak. pewnych relacji emocjonalnych czy pewnych tego, no chyba, że to zostanie rozwleczone w nieskończoność i wtedy było pewnie nudne albo ale nieciekawe. Ale tutaj tak nie jest. No nie. Tu jest wszystko skondensowane. To jest tylko 6 odcinków. No właśnie, to jest tak mało. Próbuję wyobrazić, jak wyglądał ten scenariusz filmowy na tam 2-1,5 godziny filmu, więc teraz już nie jestem w stanie z tego wyobrazić.